Herbaty jest zdrowe, a to już udowodnili nie tylko chińczycy, ale i wszystkie inne narody, które próbowały herbaty od wielu tysięcy lat. Wiemy o tym, że herbata zawiera na przykład takie składniki, które powodują, że człowiek żyje i dłużej i zdrowiej. Herbata świetnie działa, na przykład na kondycję zębów. Zawiera fluor, który nie nie jest tym takim fluorem, które dodajemy na przykład do wody, tylko to jest naturalny fluor. To nie jest ten fluorek, który jest w pastach do zębów, tylko też właśnie ten naturalny. Dlatego zęby od herbaty zielonej czy od herbaty białej nie przebarwiają się. Jeśli chodzi o herba, działanie herbat na stricte na zdrowie, to na pewno jest tak, że herbata yy, może nie tyle leczy bezsenność, ale na przykład jeśli pijemy herbatę długo parzoną, to ona uspokaja i pomaga szybciej zasnąć. Jeśli parzymy herbatę krótko, to ona pobudza. Jeśli pijemy herbatę zieloną, to ona wspomaga pracę jelit i oczyszcza w ogóle, w ogóle organizm, czyli tak naprawdę pomaga nam wszystko lepiej trawić. Oczyszcza krew, obniża cholesterol. Ale jest jeszcze ciekawsza herbata: herbata z gatunku dojrzewających, puer. To nie jest broń Boże herbata półfermentowana czy, czy czerwona, to jest herbata właśnie bardzo długo dojrzewająca. I ta herbata pu'er zawiera takie składniki, które powodują przyspieszony metabolizm. I dzięki temu na przykład możemy nie tylko pozbyć się tych złogów jedzenia, ale także pozbyć się złogów alkoholu, które są po na przykład jakimś wesołym wieczorze, czyli usuwa kaca. Jest taki składnik, o którym ludzie nie wspominają raczej, gdy mówią o wartości herbaty, są to olejki eteryczne. Olejki eteryczne, które uwalniają się pod wpływem ciepła, czyli pod wpływem po prostu zalania suszu roślinnego gorącą wodą, wrzącą wodą prawie że, one się uwalniają przez pierwsze 4 minuty. Po tych 4 minutach dochodzą do głosu kolejne substancje, cięższe substancje, nielotne. Na przykład też teina, o której się tak mówi, że to jest właśnie ten składnik, który wywołuje podniecenie, wywołuje dobry humor dzięki herbacie, Przede wszystkim jednak olejki eteryczne. Olejki eteryczne to jest taki skarb herbaty. Dlatego mówi się, że herbatę powinno się pić pitą parzoną tylko przez 3-4 minuty. Co oznacza, że trzeba usunąć fusy z niej, wylać wszystko na przykład do czarki, albo w czajniczku mieć takie sitko, ale broń Boże, metalowe, najlepiej ceramiczne lub szklane. Które pozwala usunąć fusy i herbata już sobie tylko trzyma się w czajniczku, nic więcej się z nią nie dzieje. Herbata, jako roślina bardzo wrażliwa, reaguje z innymi substancjami. Nie powinno się herbaty ani zaparzać w metalu, ani trzymać w puszkach metalowych, co też jest częstym błędem. Jeśli ktoś już ma naprawdę ochotę używać pięknych, metalowych puszek, które się kojarzą ze sztuką herbaty, najlepiej brytyjską oczywiście, to niech je wykłada pergaminem. Niech nie daj Bóg nie dopuści, żeby ta herbata reagowała z metalem. Herbaty w torebkach, herbaty w saszetkach różnie nazywane to herbaty, które są najniższej jakości to jest pył herbaciany. W nomenklaturze herbacianej mówi się na niego po angielsku po prostu dust. To są najstarsze, najgrubsze liście herbaty które są właśnie w formie, w formie pyłu. Dzięki temu, że one są w takiej drobnej formie, to w bibułce czy, no nieistotne tak naprawdę, czy one są w jedwabiu, czy w bibułce, czy w czymkolwiek, one przez tkaninę przejdą, nasycą filiżankę czy kubek już wtedy herbaty aromatem, smakiem herbaty, ale to będzie gorycz, to ten smak będzie twardy. Każdy, kto chce wypić dobrą herbatę, powinien stworzyć ją sam. Trzeba tylko próbować i próbować. Niech każdy dojrzeje do swojej herbaty, niech spróbuje. Niech idzie sobie nawet taką drogą, że najpierw czarna, potem herbaty czerwone, potem niech jeszcze spróbuje herbat dojrzewających, czyli właśnie puer, niech przejdzie do herbat zielonych i ostatecznie niech skończy na herbatach białych, bo te są najszlachetniejsze, najdelikatniejsze. W herbatach wyczuwa się takie smaki które można określać już słowami poetyckimi, w czym zresztą Chińczycy są bardzo dobrzy. Znajdują tam takie niesamowite symfonie smaków, że ja chciałabym wiersze takie piękne pisać, jak oni oceniają herbatę.